Nadchodzące święta są związane z wieloma tradycjami, a u nas tradycją stała się sonda. Zbieramy opinie, wszystko po to, by na ekranie telewizji regionalnej pojawiało się to, czego Państwo oczekują. Dziś nowa TVP Opole i Paweł Pyclik zawitali do miejsca, gdzie przed Bożym Narodzeniem bardzo dużo się dzieje. Tysiące kartek z życzeniami i paczek, między innymi z prezentami. Przedświąteczny czas to na poczcie gorący okres. Idziemy tam, ale nie po to, by coś wysyłać, a zadać pytanie. Co powinno być na antenie nowej TVP Opole? Zaraz się przekonamy. Co by pani w telewizji regionalnej chciała oglądać w nowej TVP Opole? Szczerze? To powiem więcej informacji o teatrach. Mi się wydaje, że nic nie dzieje, bo o tym nie wiem po prostu. Ogląda pani nas czasami? W ogóle rzadko oglądam telewizję. Ale może mam pora to zmienić. Pole, także. No dobrze, postaram się. Jakieś tam eventy, co się dzieje ogólnie w Opolu. No i wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Czyli wiedzieć, co się dzieje w mieście. Tak, dokładnie. Może jakieś reportaże o poszczególnych zawodach, tak? Bo ponieważ ja jestem związana z moją firmą od zawsze, może chętnie bym też obejrzała pracę innych. Kartki już wysłane wszystkie na święta? Kartki wysłane już tak. Nie na ostatnią chwilę. Nie na ostatnią chwilę. Historia przede wszystkim regionu Opolszczyzny, bo jest też bogatą historią. Gdzie warto pojechać, co warto zobaczyć, aktualne wydarzenia. Po prostu najciekawsze newsy. Oczywiście z pierwszej ręki. Jest wszystko okej, jeśli chodzi o telewizję regionalną, czyli wiadomości są, powiedzmy, na bieżąco. Jest super. Oby